Niezależnie czy studiują kierunki ścisłe, czy też wiążą swoją przyszłość z naukami humanistycznymi, to dotykają ich zbliżone problemy. Jakie? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, który przyjechał dziś do Opola w ramach cyklu spotkań z władzami polskich uczelni i studentami. Kwestie socjalne, przejrzystość finansowania oraz poprawa jakości świadczonej edukacji. To główne zagadnienia, które zostały poruszone na dzisiejszym spotkaniu ministra z władzami opolskich uczelni i samorządu. Plan jest taki, że do połowy roku chcemy odwiedzić wszystkie ośrodki akademickie i tam spotkania odbywamy z rektorami wszystkich uczelni. Podkreślam, to jest pierwszy raz pewne nowum, bo i uczelnie prywatne, i uczelnie państwowe siadają w jednym miejscu i dyskutują o problemach. Których jest wiele, zaznaczają studenci. Na pewno sprawy socjalne dominują w ostatnich latach, no ale jest to związane na pewno z sytuacją ekonomiczną w naszym kraju. Studenci również odczuwają i inflację, i to, że w ostatnich latach rzeczywiście ta sytuacja materialna młodych ludzi się pogorszyła. No i tutaj uczelnie muszą również szukać rozwiązań. Wiele pytań dotyczy domów studenta, standardów w domach studenta. Każda uczelnia zmaga się niemal w Polsce z tym, że tych miejsc w domach studenckich jest nieco za mało, a jednocześnie ich standard nie jest zadowalający. Akademiki, choć są palącą kwestią dla studentów, nie są jedynym problemem, który trapi tę grupę społeczną. Z tego względu zorganizowano dzisiejsze spotkanie w Studenckim Domu Kultury, podczas którego przedyskutowano potrzeby środowiska akademickiego. Dziś jesteśmy jako Uniwersytet Opolski gospodarzem, ale wszystkie 5 uczelni akademickich z Opolszczyzny jest na tym spotkaniu, także mamy nadzieję na ciekawą dyskusję. Spotkanie jest otwarte, także liczymy na to, że studenci będą zadawać różnego rodzaju pytania. Dzisiejsze przedostatnie spotkanie ministra nauki i szkolnictwa wyższego niesie za sobą dalsze działania, których efektem ma być nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Projekt ma zostać przedstawiony już w te wakacje. Chcemy ewolucji, a nie rewolucji. Tu uspokajam całe środowisko akademickie. Nie będziemy niczego wywracali do góry nogami. Choć do nowelizacji samej ustawy jeszcze daleka droga, to Uniwersytet Opolski może już dziś pochwalić się małym sukcesem. Dzisiejsze spotkanie władz uczelni z ministrem zaowocowało pozyskaniem dotacji na remont akademika Spójnik, najstarszego uniwersyteckiego domu studenta. 32 miliony 400 chyba 74 tysiące złotych na lata 2024-2025. On o tyle jest dobry, bowiem w tych 2 latach te 2 skrzydła będziemy remontować. W pierwszym roku pójdzie jedno skrzydło, w drugim roku pójdzie drugie skrzydło. W ciągu 2 lat wyremontujemy i oddamy taki akademik, z którego studenci się będą na pewno cieszyć. Nie jest to jedyna inwestycja, którą w najbliższym czasie będzie realizował Uniwersytet Opolski. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.